Zdrada. Słowo, które budzi wiele emocji i kontrowersji. Jednak czy zawsze potrafimy jednoznacznie określić, kiedy dochodzi do zdrady? Jakie są granice zdrady? I czy każdy z nas definiuje ją inaczej? W dzisiejszym odcinku zanurzymy się w ten temat, aby lepiej zrozumieć, gdzie kończy się miłość, a zaczyna oszustwo. Oglądaj do końca, aby dowiedzieć się, jak różne mogą być spojrzenia na zdradę i jakie kontrowersje z nią związane mogą Cię zaskoczyć. Nazywam się Ewelina Brzostowska i pomagam parom w budowaniu pełnych miłości i zrozumienia relacji. Zapraszam Cię do głębokich rozważań i ciekawych odkryć na temat związków. Dołącz do mnie i dowiedz się, jak stworzyć szczęśliwą i trwałą relację. Zanim przyjrzymy się bliżej temu, czym jest strada, chciałabym podzielić się z Wami historią jednej z par, z którymi pracowałam kilka lat temu. Hubert skontaktował się ze mną po obejrzeniu mojego nagrania, jak odbudować związek po stracie. Wspólnie ze swoją partnerką Martą nie mogli dojść do porozumienia, czy jego zachowanie można było nazwać stratą. Ich związek od początku był bardzo burzliwy, pełen zlotów i upadków. Od trzech lat żyli razem, ale ich relacja była jak rollercoaster. Kilkakrotnie zrywali ze sobą. By potem znów się schodzić. Mieli dwuletnią córeczkę, którą oboje naprawdę bardzo kochali i której pragnęli zapewnić szczęśliwe dzieciństwo w pełnej rodzinie. Po kolejnej bardzo ostrej kłótni Hubert nie wytrzymał. Spakował walizki i opuścił wspólny dom, zostawiając Martę i ich małą córeczkę same. Po kilku tygodniach jednak postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę. I kiedy się spotkali, Hubert postanowił być całkowicie szczery z Martą i opowiedział jej o tym, co wydarzyło się tamtego wieczoru, kiedy się wyprowadził. Otóż po opuszczeniu domu skontaktował się ze swoją pracownicą, która się w nim podkochiwała i spędził z nią noc. Dla Marty była to jednoznaczna zdrada, ale Hubert miał inną perspektywę. Tłumaczył to tym, że w tamtym momencie naprawdę myślał, że ich związek dobiegł końca, więc nie czuł się winny za to, co zrobił. I tu pojawia się kluczowe pytanie: czy to, co zrobił Hubert, można uznać za zdradę, czy może była to po prostu konsekwencja ich rozstania? Co myślicie o tej sytuacji? Koniecznie, koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wy widzicie ten dylemat. Na końcu odcinka obiecuję, że opowiem Wam, jak potoczyły się losy Marty i Huberta, więc zostańcie ze mną do końca. Być może zastanawiasz się, po co w ogóle określać, czy doszło do zdrady, czy nie. Rzeczywiście, może się to wydawać, że to tylko kwestia etykietki, ale w rzeczywistości zrozumienie, czy i kiedy doszło do zdrady, ma tak naprawdę ogromny wpływ na to, jak poradzi, poradzimy sobie z tymi ranami, które z nas są. Jakie będziemy mieć oczekiwania wobec siebie nawzajem? Jak możemy przede wszystkim próbować odbudować relacje? To kluczowe, by wiedzieć, gdzie leżą granice, żeby można było zbudować zaufanie od nowa. Czym zatem jest zdrada? Czy to tylko fizyczna niewierność, czy może też emocjonalne zaangażowanie, ukrywanie tajemnic, czy coś jeszcze? Przejdźmy do różnych form straty. Zacznijmy od najbardziej oczywistej formy zdrady, a więc fizycznej niewierności. To moment, w którym jeden z partnerów nawiązuje intymny kontakt z kimś innym. Dla wielu osób jest to oczywiście oznaka straty. Co często prowadzi zresztą do kryzysu w związku. Jednakże, czy fizyczna zdrada zawsze jest najcięższym przewinieniem? Czy może istnieją inne formy zdrady, które mogą być równie bolesne? Kolejną powszechną formą zdrady jest emocjonalne zaangażowanie się w relację z inną osobą. To uczucie bliskości, które wykracza poza przyjaźń i może prowadzić do intymnych rozmów, czy też nawet snucia wspólnych planów na przyszłość. Wielu ludzi uważa, że emocjonalna zdrada jest bardziej niebezpieczna i destrukcyjna niż czysta zdrada fizyczna. Niektórzy jednak mają odmienne zdanie i traktują emocjonalną zdradę jako mniej poważną. Pod warunkiem, że nie doszło do fizycznego kontaktu. W dzisiejszych czasach coraz częściej mamy do czynienia ze zdradą wirtualną. Odnosi się to do intymnych lub romantycznych interakcji, które odbywają się w przestrzeni cyfrowej, takich jak czaty, media społecznościowe czy portale erotyczne. Jest to zdrada, która może obejmować zarówno emocjonalne zaangażowanie, jak i seksualne fantazje czy wymianę intymnych informacji, zdjęć, co niewątpliwie wpływa na zaufanie i lojalność w tym realnym związku. Łamanie umów i obietnic stanowi kolejną formę zdrady. To sytuacja, w których jedno z partnerów dotrzymuje, nie dotrzymuje uzgodnionych zasad dotyczących relacji. Chodzi tu o naruszenie uzgodnionych granic, jak również o złamanie obietnic, które miały na celu budowanie wspólnej przyszłości. Innym rodzajem zdrady, mniej oczywistym, jest ukrywanie tajemnicy przed partnerem. To sytuacja, w której jeden z partnerów skrywa ważne informacje, które mogłyby wpłynąć na zaufanie i jakość związku. Może to być coś drobnego, jak zapomniana wiadomość, lub coś naprawdę poważnego, jak tajne spotkania, poważne długi, czy ukrywanie ważnych decyzji życiowych. Ciekawa jestem, jakie tajemnice są dla ciebie osobiście nie do przejścia, a które mogłabyś, mógłbyś wybaczyć. Warto przy tym pamiętać, że to, co jeden z nas uznaje za zdradę, dla kogoś innego może nie być aż tak poważnym przewinieniem, przekroczeniem. Zatem warto sobie zadać pytanie: jak my definiujemy zdradę w naszych relacjach? Co dla nas stanowi granicę lojalności i wierności? Ale co w przypadku, gdy mamy wątpliwości, czy dane zachowanie można uznać za zdradę? W tym celu chciałabym zaproponować prosty test lojalności, który jest dedykowany głównie osobie posądzanej o zdradzie. Jeśli masz wątpliwości co do swojego zachowania, wyobraź sobie, że twój partner/partnerka stoi obok ciebie, na przykład pisząc wiadomości do innej osoby lub oglądając coś na internecie. Jeśli myśl o tym wywołuje u Ciebie dyskomfort, poczucie winy lub niepewność, to może być znak, że zachowanie to wymaga przemyślenia. Postaraj się wyobrazić sobie, jak czułby się Twój partner lub Twoja partnerka, gdyby dowiedział, dowiedziała się o Twoim działaniu. Dla nas, terapeutów par, głównym kryterium diagnostycznym zdrady jest utrzymywanie tajemnic. Tajemnice tak naprawdę mogą być jak dynamit dla związków gdyż skrywany charakter relacji z inną osobą może poważnie, podwa, poważnie zagrozić zaufaniu i stabilności w związku. W przypadku nieoczywistych zdarzeń, które trudno jednoznacznie ocenić, to ostateczna decyzja o tym, czy doszło do naruszenia zaufania, tak naprawdę należy do osoby, która czuje się zdradzona. Dlaczego? Ponieważ nawet jeśli jedna strona uważa, że nic się nie stało, Podczas gdy druga widzi to inaczej, to ta druga strona zamknie swoje serce, aby się po prostu chronić. I wówczas w takim przypadku prawdziwa intymność i bliskość w związku stają się niemożliwe. Aby uniknąć tego typu dylematów, warto ustalić już teraz wspólne granice w związku. Wspólne rozmowy i negocjacje tak naprawdę to klucz do zrozumienia, jakie zachowania są dla nas akceptowalne, a które podważają nasze zaufanie. Uważam, że każda para powinna otwarcie rozmawiać o swoich oczekiwaniach i lękach. Rozmowa i zaufanie tak naprawdę to podstawy zdrowego związku. Dlatego ustalcie jasne granice i dbajcie o to, by były szanowane przez obie strony. A czy ty wiesz, gdzie leżą twoje granice? Wróćmy jeszcze do Marty i Huberta. Hubert nigdy w pełni nie zaakceptował, że jego zachowanie było zdradą. Zgodził się, że to wydarzenie mogło głęboko zranić Martę i podważyć jej zaufanie. Po wielu wspólnych rozmowach z Martą zgodził się za porozumieniem ze stron zwolnić osobę, z którą się przespał. Był to tak naprawdę warunek Marty, aby rozpocząć pracę nad odbudową związku. Choć Hubert nigdy do końca nie zaakceptował słuszności tej decyzji. Pomimo ich starań, nie udało im się przetrwać próby czasu. Okazało się, że fundamenty ich związku. Były bardzo kruche, a to jest jednym z kluczowych czynników w powodzeniu odbudowy relacji po zdradzie. Powiem Wam trochę więcej o tym innym razem. Dodatkowo, ich wzajemny wybór siebie odzwierciedlał traumy z dzieciństwa. Wiele zachowań Huberta przypominało Marcie postępowanie jej ojca, który nadużywał alkoholu i wielokrotnie zdradzał jej matkę. Natomiast Hubert widział w Marcie swoją kontrolującą matkę, wobec której buntował się niczym nastolatek. Na szczęście udało mi się całkiem dobrze porozumieć w kwestii opieki nad córką. Oboje są dziś spokojniejszymi ludźmi, żyjąc osobno niż kiedy byli razem. Tak więc, jak widzisz, nie zawsze udaje się przepracować zdradę mimo dobrych chęci. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca. Czekam na Wasze przemyślenia i komentarze. A gdzie Ty widzisz granicę między miłością a oszustwem? Koniecznie daj mi znać w komentarzu. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału, ponieważ w najbliższym czasie planuję o wiele więcej ciekawych tematów dotyczących straty. Do zobaczenia wkrótce.